Mamy kolejne zadanie mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m nierówne 2, dla których dane równanie ma dwa różne rozwiązania spełniające warunek x1 do potęgi trzeciej plus x2 do potęgi trzeciej jest większe niż minus 28. Skoro nasze równanie kwadratowe ma mieć dwa różne rozwiązania rzeczywiste, no to wiemy naszym pierwszym warunkiem będzie, że delta na pewno musi być większa od zera. Ponadto Spełniony musi być taki warunek, którym zajmiemy się później. Na razie policzmy naszą deltę, czyli delta równa się b kwadrat, czyli mamy 4 kwadrat 16, minus 4 razy a razy c. Nasze a jest równe 1, więc mamy minus 4 razy minus m minus 3 przez m minus 2. Równa się, czyli mamy minus 4 razy minus sprzed tego ułamka. Mamy 16 plus 4m minus 12 przez m minus 2. Ta delta, czyli ta wartość, musi być większa od zera, więc może 16 też włączmy na ten ułamek, czyli możemy napisać, że będzie to 16 przemnażamy razy m minus 2, czyli mamy 16m minus 32, Plus 4m minus 12 i to wszystko będzie przez m minus 2. Czyli redukując wyrazy podobne, mamy 20m minus 32 minus 12 to będzie minus 44 i to przez m minus 2. Ta delta musi być większa od zera, więc teraz zapiszmy, że mamy 20m minus 44 przez m minus 2. To będzie większe od zera wtedy, kiedy pomnożymy razy m minus 2 do kwadratu, czyli mnożymy razy mianownik podniesiony do kwadratu, żebyśmy mieli pewność, że mnożymy razy wyraźnie dodatnie. I mamy w takim razie 20m minus 44 w pierwszym nawiasie, w drugim M minus 2 to ma być większe od 0. Przyrównujemy każdy nawias do 0. Czyli mamy M równa się 2. W drugim nawiasie M równa się 44 20. Skracamy to przez 4, czyli mamy 11 piątych. Mamy więc dwa miejsca zerowe. Szkicujemy oś, mamy oś M-ów, 2, 11 piątych. Nasza parabola będzie miała ramana skierowane w górę. My szukamy wartości większych od zera, czyli tych, które są tutaj. I tutaj, czyli z pierwszego warunku mamy przedział, że m należy od minus nieskończoności do dwójki, suma od 11 piątych do nieskończoności. Teraz zajmujemy się tym naszym drugim warunkiem, czyli widzimy tutaj wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów. Więc rozpisujemy to z odpowiedniego wzoru na x1 plus x2 i w drugim nawiasie x1 kwadrat minus x 1 x2 plus x2 kwadrat i to ma być większe od minus 28. Tu już mamy wzór Wieta, natomiast w tym drugim nawiasie musimy najpierw przekształcić to wyrażenie, czyli zapisujemy x1 plus x2 kwadrat. Razy. Zobaczmy, że tutaj będzie wzór skróconego mnożenia. Mamy nawaz kwadratowy x1 plus x2 podniesiony do kwadratu. Tylko uwaga, z tego wzoru skróconego mnożenia mamy plus 2x1x2. Żeby wyrównać do minus 2x1x2, musimy jeszcze odjąć minus 3x1x2. I teraz wiemy, że wartość. Tego nawiasu jest równa zawartości tego nawiasu, jednak tutaj już możemy podstawić wzory Wieta. I to jest większe niż minus 28. No i podstawiamy. x1 plus x2 to jest minus b przez a, czyli nasze a jest równe 1, więc nasze minus b będzie równe minus 4 razy w kwadratowym nawiasie mamy minus b przez a, czyli mamy minus 4 do kwadratu minus 3 razy c przez a, czyli razy minus m minus 3 przez m. Minus 2. Zamykamy nawiasy i to będzie większe niż minus 28. Podzielmy obustronnie przez minus 4, naszą nierówność, więc zostaje nam tylko ten kwadratowy nawias i już go właściwie nie potrzebujemy. Więc mamy 16 na plusie. Minus 3 razy minus ten ułamek to będzie plus 3m. Minus 9 przez m minus 2. I to będzie uwaga, zmieniamy znak nieodności na przeciwny. Mniejsze od. Minus 28 podzielić na minus 4, to będzie 7 na plusie. Siódemkę przerzucamy na lewą stronę, to będzie 9, a dziewiątkę zapisujemy jako ułamek o mianowniku m minus 2. Czyli mamy m minus 2 w liczniku 9m minus 18 plus 3m. Minus 9, I to już będzie mniejsze od 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 12m minus 27 przez m minus 2, to będzie mniejsze od 0. I wymnażamy wszystko razy m minus 2 podniesione do kwadratu. Tak więc nasza nierówność wygląda następująco. Możemy trójkę wyciągnąć przed nawias, czyli mamy 3. W nawiasie 4m-9, w kolejnym m-2, to ma być mniejsze od zera. Czyli przyrównując nawiasy do zera, mamy takie miejsca zerowe. m równa się 9 czwartych, m równa się 2. Szkicujemy oś. Mamy oś m-ów, mamy 2, 9 nasza parabolka będzie miała ramana skierowane w górę, a my szukamy wartości ujemnych, czyli tych, które są tutaj. Więc naszym przedziałem z kolejnego warunku będzie m należący do przedziału od 2 do 9 czwartych i teraz szukamy części wspólnej tych obu przedziałów. A częścią wspólną będzie przedział od 11 piątych do 9 no i napiszmy odpowiedź, że M należy do przedziału od 11 piątych aż do 9 czwartych. To będzie nasza odpowiedź.